Zawodnicy Płomienia Przeprostynia odbyli pierwszy trening przed nowym sezonem. Dla trenera Mariana Fiodorowicza to okazja sprawdzenia testowanych zawodników. Jednym z nich jest Paweł Kaczmarek, który dotychczas reprezentował barwy Obryzł Bąszyń. Mieliśmy dzisiaj 4 nowych zawodników. Pokazało to 2 z Babi Mostu, 1 z Błyskawicy Lublinicko i tu z Obryzł Bąszyń. Dostałem propozycję i przemyślałem to dosyć szybko i postanowiłem, że czas na nowe wyzwania. Kwestia szczegółów do gadania i praktycznie jestem zawodnikiem Płomienia. Będę się starał jak najbardziej na treningach, ambicją, tym, żeby grać od początku i w pierwszym składzie od początku sezonu. No właśnie, dzisiaj mieliśmy przykład, że nie było z podstawowego składu chyba z 8 zawodników, nie? Ale to tak jak powiedziałem, nie wiadomo co było przyczyną, czy praca, czy pierwszy trening, to się tam nie mogli pozbierać. Nie, nie wiem, no to będzie dalej piętą achillesową, no bo to mówię, praca, no i teraz co słyszę, że paru ma wyjechać na urlop, no ale tak to już jest, no. Urlopy, ludzie pracują, dostają akurat w lipcu, w sierpniu, nie? No tak to gdzieś tam muszą z tego skorzystać, także po tygodniu może paru zawodników nam brakować. Nie? Według mnie to jest podstawa, bez treningu nie ma grania, bo sam wiem po sobie, że jak trochę nie trenujesz, to wtedy to wychodzi, bo po prostu się nie da. Nie? Takie są realia, bynajmniej ja tak mogę, ja bez treningu nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc. W zespole pozostanie grający na pozycji bramkarza Przemysław Król. Zawodnik Płomienia występował dotychczas na zasadzie wypożyczenia. Władze klubu postanowiły wykupić zawodnika na zasadzie transferu definitywnego. Prezesi pozałatwiali wszystkie formalności i mogę zostać w tym klubie dalej grać przez następne kilka sezonów. Mam nadzieję. Zdaniem trenera Płomienia w tym sezonie celem jego zespołu ma być walka o górną część tabeli. Podejrzewam, że o parę miejsc wyżej powinniśmy cel sobie wyznaczyć, no ale tak, spadło paru trzecioligowców. Warta Poznań ma dołączyć. Słyszę, że Beniaminek, Niechanowo, mocny klub. Także może być ciężko o taką samą pozycję. No oczywiście chcielibyśmy zostać dalej w czwartej lidze, to jest nasz cel, nie? No ale grać trochę wyżej jak w tym roku.